Cześć wszystkim, witam. Dzisiaj będziemy naprawiali sondę do wykrywacza Nocta Macro Simplex Plus. Sonda była gdzieś już naprawiana, grzebana. Tak wygląda po tych naprawach. Zobaczcie, tutaj rozpierdzielone te kabelki. Ktoś tutaj oderwał ten plastik, próbował się dostać. Wszystkie te elementy mamy, także coś z tego posklejamy. No nie wiem, gwint jest tutaj, widzę, uszkodzony w tym plastiku, w tej odgiętce. Będę może musiał swój dać. Zaraz będziemy patrzeć dalej, co i jak. Tutaj miało być całe, ale ja widzę, że to jest, no to kawałek tego gwintu jest, odwrotnie jest nałożony po prostu. Zobaczymy, może się uda. Zobaczymy. Dobra, tutaj było grzebane, zobaczcie. Tu nie wiem, co tu jest. Tak, ogólnie z tej strony tak wygląda cała. Ale widać, że już była żywica rozwalana. Coś tu ktoś kombinował. No nic, będziemy robić. Pierwsze, co zrobimy, mamy dwa różne przewody, więc tu je urżniemy. Sprawdzimy sobie na wtyczce, czy ta wtyczka ma połączenie. Raczej powinna mieć, ale sprawdzimy, czy nie ma zwarcia. Zaraz szybko miernikiem ogarniemy. Coś mi się tutaj plątać zaczęło. Dobra, zabierać się z tym. Sprawdzimy. O, co tu kawałek? Nie wiem, czy tym to przerżnę. Dobra, przerżniemy to ten jeden kruc. Znaczy możemy równo, bo to są dwa inne przewody. Tu gdzieś je uwalę. Czy tu? Chociaż dobra, na początku. Może tu je uwalę. Dobra. Tu je utniemy. Jest gites majonez. To na razie zrzucę. Żeby się nie zamotać, muszę po kolei pozakładać. Bo ktoś tu grzebał. A jak ktoś grzebał, to nie znaczy, że to wszystko tak jak trzeba założył. Nie wiem, czy to mu zeszło. Dobra, to już do śmietnika leci. Tu jest ta nakrętka. Tu jest góra. To było na dole. Teraz spojrzymy tutaj. Nie. To było dołem, to było górą. Gwint jest złamany. Więc tutaj będzie trzeba nowy gwint dać. Ja zobaczę. Prawdopodobnie mam taki gwincik, ale już się przygotuję. No. Mam coś takiego tutaj w tych moich wtyczkach. Także tu coś jest podobnego. Podejrzewam, że to jest to samo. Będziemy musieli zniszczyć to, ale damy mu nową odgiętkę. Zobaczcie, jakże, o ile będzie działać. I to jest to samo wszystko. Będzie ładnie. Czyli to wywalamy do śmietnika, bo to jest niepotrzebne. To coś nie będę do końca ściągał. Tu też nie będę tego przykładał, chcę tylko zobaczyć gwint, ale raczej mamy ten sam gwint. Pięknie, zobaczcie, będzie miał tą samą odgiętkę oryginalną. A to wkręcimy po prostu tutaj w żywicę, ten kawałek, tak jak oryginalnie będzie wklejony. Ta część się przyda, bo to też musi być, czyli prawidłowo to będzie, nie no tak, to będzie, no rzeczywiście, ta nakrętka musiałaby być. Ale on rozpierdzielił. Ja pierdzielę. Nie wiem, co mam powiedzieć. Tą nakrętkę ściągniemy, damy tą jego. To wywalimy w ogóle, to coś. Ten kawałek gwintu. Chyba, żebym jeszcze mu odratował, ale tak. Odgiętka w sumie może. Może mi się uda to odratować. Słuchajcie. Odwrócę po prostu do góry nogami. Może się uda to uratować jeszcze jakoś. Czyli to by było tak, powiedzmy, jakbym to posklejał. Nie gwarantuję, że się uda. Zobaczymy, ile tego gwintu mamy. Nie ma pola do popisu, niewiele jest. Kawałek wchodzi tak jak tutaj w ten plastik. Jakby to się zblokowało. No niestety. Nie, musimy mu dać nowy gwint. Czyli sam gwint po prostu to zostawimy jak jest. Na razie dobra. Sam gwint po prostu wykręcę z tej odgiętki. Uda się.
chyba nie do końca. Jest troszeczkę inny. Tą nakrętkę będę musiał zostawić tak jak jest. Ona wejdzie pod to troszeczkę inaczej, to posklejamy. Dobra, ta nie może być jednak ta, która tu jest. Chyba żeby takie coś się zrobiło, to będą dwie. Ta by weszła pod to, nie. Dobra, dobra, zaraz będę kombinował. Na razie sprawdzimy, czy to po prostu. Dobra, ja sobie odłożę. Na razie sprawdzimy, czy to jest w ogóle sens tutaj cokolwiek z tym robić, bo tutaj ktoś nagrzebał. Pewnie uratujemy tą sondę. To na pewno to zostanie. Więc cofamy tam w kabelku. Tak. Te przewody miałem sprawdzić pomiędzy tym a tym. Dobra. Zrobimy sobie nożyk. I posprawdzamy. Niech to będzie. Może być ten albo jakiś lepszy nożyk. Jest ostrzejszy. Gdzieś było załamanie. Ten kabel. Posprawdzamy. Dobra. Tyle muszę mu wywalić na pewno tego kabelka. One są za długie, zawsze to wiadome. Tu jesteśmy. Dobra. Czyli ten kawałek leci. Chodź tu. No i dotąd ładnie optyk. Odłożę tą wtyczkę, żeby tu ładnie to robić. Tak wobec. Też użyjemy, bo będzie dokuczało. Dobra. Ten kawałek. Pyk. Tyle o ile. Tak. 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 Ten taki długi na razie zostanie, bo długo do sprawdzenia teraz, do testu. Muszę tak zrobić, dlatego że ktoś tu kombinował. Ta sonda po prostu nie działała. Coś się tu z nią zaczęło dziać i ktoś zaczął szukać tam pod żywicą, a niekoniecznie musiała być wina żywicy. Może wtyczka, gdzieś jakiś pin się coś odłączyło, dlatego trzeba posprawdzać. O, zobaczcie. Daleko nie musiałem szukać, widzieliście? Ten przewód brązowy był złamany tutaj. Mówiłem, że muszę wyżej nad giętką gdzieś złapać. Nie było przejścia, już ewidentnie. Widzicie to? Wysunął się po prostu. Tu urwany był w środku, w tym kabelku. Tu. Na tej wysokości gdzieś. Skracamy jeszcze kabelek. Sekunda. Dobra, tą sondę sobie na razie odłożymy. Także nie mieliśmy przejścia. Widzieliście, co się stało. Wyleciał tam, gdzie był złamany. To jest bardzo często w uszkodzonych przewodach, że po prostu kabel daje się wyjąć. Jest pęknięty wyżej nad odgiętką. Ludzie szukali ją dziury, a rzeczywistość jest taka, że trzeba ten odcinek po prostu odciąć, a nie sprawdzając, lutować go do sondy. Ktoś się po prostu, podejrzewam, że bawił. Będzie sonda sprawna według mnie, tylko tutaj jest cały szkopuł. Słabo ten nożyk mi przeciął, tak tutaj próbuję to. No nie, no muszę poprawić. Jakiś gówniany mam ten nożyk, już muszę nowy wziąć chyba. Chciałem jeszcze go wykorzystać, ale coś nie jakby chciał, a nie mógł. Dobra, teraz już jest przecięte chyba, co? No nie mów, że nie. Jeżeli macie taki problem, to zawsze pamiętajcie, można tak zrobić. I łokcia sobie rozwalić. Od tego są kombinerki, dobra. To będzie mnie wkurzało. Skracamy tyle, to do zatopienia może być. I zobaczymy, gdzie nam ten, zobaczcie, gdzie nam uciekł ten przewód. Widzicie? Tutaj między czarnym a tym. Zaraz zobaczymy, skrócę taki kawałek. Czy już tu go będziemy mieli? Tego brązowego? Nie, zobaczcie, jeszcze go nie ma. O, już, końcówka.
Zobaczcie, tu jest końcówka tego przewodu. Nie wiem, czy będzie widać. O, tu jest ten cypelek, widzicie? Tu się ułamał. Podejrzewam, że teraz jeszcze przetestuję to, ale tu wszystkie te już raczej będziemy mieć. Chociaż może tu też żółty być jeszcze wolniony. No zobaczymy, ale raczej podejrzewam, że to była tutaj ta przyczyna. Zginany był często nad odgiętką. Tu już nie wypadnie raczej. I się po prostu ułamał w tym miejscu konkretnie. Więc to nie miało prawa działać. Ta cewka nie miała takiej opcji. Podłączymy sobie napiszczyk, żebyśmy widzieli. I po kolei lecimy białasa. Można kilka naraz dotykać pilów. W końcu musi się gdzieś pojawić. Czyżby białas nas tutaj mamy. Czekajcie, sobie dokręcę. Tutaj podkręcało się coś dobre. No i co, białego nie mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Biały nie ma połączenia. Pytanie jest, czy musi mieć? Zaraz sobie według schematu sprawdzimy. Zobaczcie, nie mam połączenia z białym na wtyczce. To jest jeden przewód. Żółtego nie zaprawiałem tak mocno. Zobaczymy teraz żółty. Brązowy na pewno nie miał. Biały też widzę, jest mój jakiś lewy. Żółty mamy. Dobra, żółty jest. Żółty się zgadza. Ma przejście. Na razie nie liczymy pinów, nic, sprawdzamy ogólną. Czy zwarć nie ma jakiś? Gdzieś tam? Nie. I tu po kolei drugi mamy brązowy. A, to nasz brązowy. Widzicie? Jest brązowy. No i dobrze. Czarny. Nie złamałeś się gdzieś tam, niespodzianki nie zrobiłeś? Tu cię wrzucę. Który będzie czarny? O, po kolei lecę, zobaczcie. Raz z góry, dwa od prawej. Trzeci czarny. Tu mamy środek. Środek, a ten połączone są. Zobaczymy ten, gdzie nam idzie ekranik. Wygląda jakby biały nie był podłączany. Mamy wszystkie piny. Aż jestem w szoku. Dobra, sobie według schematu zobaczę. Ale tutaj wygląda, że jest fiuti fruti wszystko już. Biały nie jest podłączony, z tego wynika tutaj w tym momencie, albo ma przerwę. Dobra. Ja sobie zobaczę według schematu później. I tak to zrobię, co by nie było, to i tak to zrobię. Na razie weźmiemy się za cewkę. Żeby nie przeciągać, później sobie zrobię pauzę i sobie poszukam według schematu co i jak. Na razie mówię tak. To zajmiemy się tym, co trzeba. Miernik wyłączymy. Niech sobie leży. Rozwalamy tutaj. Mógłbym na krótko podłączyć, nawet już bez rozwalania żubicy, zobaczyć, co oni tam zrobili, co tam wymyślili. Dobra, mamy gruby. Jeden. No ale to by się nie, tak nie zgadzało do końca. Od dołu się podłączam, bo tutaj nam jedna masa zniknęła. Tu mamy ten, dobrze mówię, gruby, cienki, dobra. Cienki, gruby. Potrzebujemy. No to będzie widać, dobra, ja mam na tym na kamerze zrobione. Jakby coś, to się cofniemy. Zobaczcie, tak to wygląda tutaj po zdjęciu. Weźmiemy sobie to, schowamy. Tak, będę dbał na ciepło. Zaraz to też na razie niepotrzebne. Gdzie jest mój ten obciążnik? Obciążamy się i jedziemy z koksem. Szkło, dobra, może być, nie jest źle. Ale maskę muszę założyć też. Zobaczymy, co tu koledzy namieszali wcześniej. Jedziemy. 180 za dużo. 150. Myślę, że powinno być dobrze, jak zwykle. Farby jakieś tu nie dali. Coś nie jest zafarbowane.
No nie jest to na pewno oryginalnie, to było coś grzebane, poprawiane. Nie wiem, czy się wyskubać tak, czy tylko po prostu całe bym to wyskubał, to brzydko wygląda. Będziemy musieli to pozalewać tak po swojemu. Słuchajcie, tutaj to dziwnie to wygląda, jakąś taką gumową, jakimś klejem. Tu jest oryginalnie, ale tu to ja nie wiem. Żywica jest tak jakby normalna, oryginalna. Nie, ja tu poksponę, bo też ktoś robił. Albo żywica, albo puxtipol, już teraz sam nie wiem. Dobra. Tutaj go zalejemy później ładnie czarnym. Ale tutaj to trzeba chyba do końca pojechać. No niestety, no to do końca to brzydko jest zrobione. Do końca będziemy zalewać jakieś takie pęcherze porobione, nie wiem co to jest. To trzeba wszystko zdjąć, zobaczyć. Paskudnie to jakoś się porobiło. Dobra, nawet zrobimy tak, że żeby było symetrycznie, już nie będziemy oszczędzać, zrobimy do końca tutaj. Nie będę się wrzynał tak, bo chcę to wyrżnąć, ten, tą warstwę, nie wiem co, nie wiem, naprawdę nie wiem, co to jest za klej, jakiś klej pomalowany. Dziwnie jest to zrobione. Chyba nie, nie wiem, Turki to poprawiały? Nie no, ktoś zalepił to klejem. Tu to chyba super glue jakiś już. Tak mi to wygląda, dobra. Odłaś, odłaś. Tyk. Dobra, to jest nasze pole do manewrów, do pracy. Tu będziemy starali się wymanewrować na tym odcinku wszystko. Kurde, nie wiem po co ktoś tutaj chciał się dostać. No wygląda jakby. Wygląda jakby. To było idealnie. Nie wiem. Ale to takie popaćkane, kto to i w jakim celu to było robione? No nie wiem. Naprawdę. Miał z rzeźby te sprzęty, ale niektóre to mnie zadziwiają. Co to jest? Kto cię tak urządził, ty? Specjalnie taką szeroką zrobiłem tą warstwę, mówię, bo to brzydko tutaj jest zrobione. Tutaj już wypoleruję to. Później zrobimy kolor. Bardziej, że kolorem będziemy robili na ciepło klejem. Kolor się tym samym kolorem czarnym. Bo to się powinno ładnie zrównać wszystko. Zobaczcie, jak głęboko te kable gdzieś tam idą sobie po cichu. Nie mamy śladu na razie po nich. Jestem nad nimi, jakby można było powiedzieć. Się boję już tym grzebać trochę, żeby nie urządzić czegoś tu jeszcze tak w głębi. Tu naokoło więcej. Chyba nie powinniśmy mieć tutaj żadnego przewodu. Nic tu nie idzie, jak widać. Nie mamy tu ekranu żadnego, także warstwa jest tylko żywiczna. Zobaczcie, jak głęboko. Nadal nic nie mamy. O, dostałem się już do tej. Tu już nie będziemy szaleć do przewodów. Zaraz zmienimy. Tu już zmieniamy to. Na nasze delikatniejsze. Muszę tu się skrobać. Przeszło przez ten już. Dobrze. Ile się da tu wyorać? O, zielony mamy nawet. Tutaj wszystko pyk. Żółty, dobra, niech się pęka. Gdzie ona wchodzi? Tutaj? Tu wchodzi, no. Po kolei pyk. Tu już lutowanie mamy jakieś. Na końcu się pokręca. Widzicie? Jedno, drugie kabelku. Trzecie. Trzy piny.
płytkę mamy, bardzo ładnie. Dostaliśmy się bezpośrednio do płytki, super. Takie coś to mi się podoba. Kurde. Tak mi mów. Kościu. No to elegancko. Tylko tak miało być zrobione. Zaraz robimy foty. Nie wiem, czy tutaj nie mam chyba schematu nawet jeszcze. A może gdzieś tam mam, ale... Zabezpieczyć się trzeba zawsze. Plus, minus, oznaczenie. Koledzy. Sympatycznie to wygląda. Sewki nawet pozwalać. Ojej. Tak to fajnie wygląda. To jest koniec płytki już. Nie wiem jak to jest, ale tutaj nie mamy tego białego przewodu. Więc tak jak podejrzewałem, on jest wcale tam nie podłączony. Jeszcze zobaczę, poszukam schematu, żeby się upewnić, ale tu już widzę. Zobaczcie, nie mamy tego przewodu białego w ogóle podłączonego. Ale brązowy był podłączony, więc jego obowiązywało. To, że ma być cały, a nie był. Dobra, tu już dalej nie rozwalam. Ustawiamy ten otwór w spokoju. Tu mamy wyjście, ta. Mamy wszystkie te kolory. To robię tylko tak pod was teraz czarny, szary. Jakbyście widzieli. Ten szary nie jest, to jest ta. O. Masówka. Dobra. Czarny widać? Widać. Wyjmę nawet tutaj w tą stronę bardziej, żeby bardziej było pod kamerę. Ktoś będzie chciał kiedyś w przyszłości rzeźbić, żebyście widzieli co tu jest. Dobra, odkładam lutownicę, pokażę wam. Tak wygląda tutaj to, zobaczcie podłączenie. Dostaliśmy się ładnie do płytki, więc będzie fajnie to ciekawie podłączone. Nie wiem czy bezpośrednio robić luty. Bezpośrednio już tutaj, no to całą tą robotę już mamy zrobioną. Chyba bezpośrednio robię. No to co? Albo na razie nie, tak? Jeszcze obciążenie nam się przyda. Kabel musimy przygotować. Czyli tak. Potrzebowali będziemy ten gwint. Czy nowy mu ten dać? Ta odgiętka też jest fajna. Nie no, dam mu tą oryginalną. Ona jest taka turecka. Dobra, spadł mi. Czekajcie. To ma być z tej strony, tak, gdzie jest ta gąbka. Muszę się tutaj... To będzie wszystko poprawiane tutaj. Muszę się tutaj dostać. Do naszego... Naszą odgiętką. Ej. Linki. Pięknie, ładnie. Zobaczymy, czy to... Nie no, kręci się. Kręcaliśmy, dobra, będzie idealnie. Czy ona będzie nam zaginać tylko to? Dobra, będzie elegancko. Tylko patrzę jeszcze jedną rzecz, tak, dobra. No, teraz to mi się wkręciło. Muszę sobie dopomóc, bo... Za silno się złapało. Tam jest wszystko wycofane z tej odgiętki. Jakaś gumka, coś tam nie zostało. Nie wygląda mi tak, żeby się tam... Czekajcie, jeszcze coś sprawdzę, bo nie chciałbym. Wciskać jakiegoś gówna. Nie, no tam jest ok, gwint jest cały, długość jest... Nie, jest ok, dotąd... Nie, no dobrze jest, dotąd mamy gwint. Jego gumki w ogóle odgiętki nie ma. Wiecie co, jednak ja to jeszcze zrobię po swojemu, wyjmę. Ale zawsze się upewnić. Tak nie widzę dokładnie o co chodzi, ale teraz mam. Dobra, nie, dobrze było. Widok po prostu się zmienia, jak kabel wyszedł ze środka, trochę więcej światła dochodzi. Lepiej wtedy to widzę. Jest ok.
przeciągamy z powrotem. Jeszcze raz to po kolei wszystko. Ten gwint muszę się upewnić, że on tu nam. Dobra. Cofamy się tu. Obciążamy. Patrzymy, co tu możemy wymyśleć. Czyli tak. Na pewno chcę zrobić to, żebym miał tą osłonkę tu. Znowu ta nakrętka jest dosyć wysoka. Czy wtopię mu i rozgładzę to? Z tą nakrętką? Od tego? Jak już, chyba tak będę musiał zrobić. Pozostawiam ją, przepuszczę ją. Bo to raczej... No nie wiem. Nie no, tak brzydko... Nie, byłoby brzydko. Nie no, tak nie zrobię tego. Kurde, poczekajcie. Nie zrobię. Musiałbym... Jak oni to zrobili? Ta jest tu na stałe. To było wkręcane, nie muszę tą dać, bo ona będzie służyła jako gwint. Czyli tak. Niestety. Ale to mi... Czyli to było od tej strony, tak? To wklejone na klej. Z tej strony wkładamy, dobra. Ale procedura. I to nam się wkręci teraz? Nie no, łapie ten gwint, dobra. Tak jak teraz. Dobrze jest, dobra. Tylko teraz jeszcze bym inaczej. Tak tego nie będzie nikt wykręcał, to będzie odgiętka. Ja to zrobię tak, że tutaj to zaleję cyjanopanem. Właśnie zaraz. To złapiemy na stałe już. Tak musi być. Pyk. Tu nic nie wymodzę. To było sklejone, nawet zobaczcie, to było sklejone tu w środku tak samo. To było na stałe sklejone. Czekajcie, bo nie chciałbym. Zniżę się trochę dalej. Wyjdę z tego w ogóle. Nie chcę mu kleić po elementach kabla, osłony, a to się później będzie gównianie. Dobra, w tym razie spróbujemy tak. Czyli to była ta góra nasza. To było wklejone po prostu kiedyś tak samo. Tu już nie kombinuję tak jak jest. O. Tak. Musi tak być, dlatego że o, ładnie ten gwint złapie tutaj. Widzicie, taka śmieszna, prosta kombinacja. Tutaj trochę mogę dolać z tej strony jednej. Cyjanopan, pyk. To jest szybko snący, penetrujący cyjanopan, także on jest używany do szczelin wszelkiego rodzaju. Jest dosyć mocny. Coś jak super glue, no. Samo, tylko że w proszku. Dobra, niech się klei. Tu już nie brudzi. Żeby nie brudziło nam przewodu. No. Na razie na suchara musiałbym podłączyć. Dobra, sobie wkręcę, żeby po przewodzie nie latało. Zobaczcie. To jest pięknie. O, tu się ładnie, zobaczcie, wkręca. Elegancko będzie trzymać. To już nawet... To wszystko. Myślałem, że to jakieś więcej w filozofii będzie. To... Czekajcie. Ty, no to zarąbiście nam to wyszło. Ty, no bez kitu. Cwancyś elegancyś. Ty, ta gumeczka tutaj. Kurde. Ale będzie mega. Tylko to, jeszcze tak jak myślałem. Chodź tu. Ta nakrętka, dobra, tutaj zalejemy klejem, tutaj naokoło fajnie będzie czarnym, to jest poszarpane jakieś takie, ja to jeszcze doszlifuję później chyba, albo już nożykiem sobie zrobię, bo to będzie przeszkadzało później, ale chcemy ładnie sobie tutaj zakończyć tą, tutaj też, żeby ładnie było później zakończone, jeszcze raz może delikatnie to. Ten rant tylko zrobię.
gościowi. Niech ma fajnie, no co? Dobra, kleję się jeszcze. Szybko, szybko, widzicie. Nie szkodzi. Tutaj mówię, to już to, co miało się trzymać, to się trzyma. Dobra, jesteśmy w domu. Odciągam to na razie do góry. Zrobimy ten test sondy. Ja sobie podłączę to na krótko. Właśnie. Czyli tak, tu mamy już zaznaczone. Niech się lutownica grzeje na krótko. Na krótko będzie podłączane. Mógłbym już to ładnie. Chociaż mógłbym to już ładnie robić, czy nie wiem sam teraz. No. Biały nam jest jakby niepodłączony. Dobra, mamy żółty. Mamy tylko jeden ekran, ale to mnie zadziwia właśnie. Chodź tu. W wtyczce widać, jest wszystko gites. To tylko było. Mówię, wina cała była tego brązowego przewodu, że tam się uwalił nad tą górą. Długość tego kabla też nie może być taka. Minimalizujemy jak możemy. Dobra, minimalizujemy dotąd. I jak najkrócej tutaj się będziemy łączyć. Czyli tak. Tutaj gdzieś. Myślę, że powinno być beauty. Czekajcie, jeszcze raz sprawdzę. Nawet jeszcze krócej. Już mógłbym otuliną to zrobić, ale nie będę naciągał w otulinie, tylko tu jeszcze skrócę na końcu. Otuliną zawsze można poskracać, ale to jest. Zobaczcie, on się wyciągnął jeszcze na przewód. Mówię, otulina to zawsze da się w lewo, w prawo, w górę, jak to mówią, wciągnąć. Ale tu nam chodzi o ten efekt. Jak najniżej się dostać. Dobra. Nitki zasrane. Bez tych nitek wcale te przewody nie obrywają, ale dają na wzmocnienie. Co to jest? Kabel estradowy. Też się nieraz pociąga, ale żeby to jeszcze, mówię, dawało coś. No tak naprawdę te linki gówno dają w tych przewodach. Popadają te właśnie brązowe, czarne, te kabelki. Przerywają się tam, gdzie nie powinny. Długość to była taka, dobra, tak. Tak, gdzieś stąd będziemy lecieli. Czarne to robimy też gdzieś tu. Wszystko zrobimy tej samej może. Tak, chodź tu brązowe. Tak, to skrócimy też tu. Biały, nawet jakbyś się miał przydać, to też jest tutaj skrócony. Trochę go tutaj odizolujemy, w razie czego wszystko wyjdzie w praniu. Te linki mnie denerwują. Tu mamy krótko, ładnie. Ta strona też musi być od tego przewodu krótko zdjęta, musi być. Zresztą nie podłaście mi tu. Dobrze jest, dobrze. Tak. Tak.
Dobra. Zaprawiamy. Na razie tak. Zobaczymy, co tu się po podłączeniu wydarzy. Teraz tą kamerę przyłączę, na razie tak włączono, zostawiłem już, ale tutaj nic ciekawego, wiadomo, że się nie dzieje. Montowanie kabelków, no na razie je zaprawimy troszeczkę, nawet tak, żeby one się lepiej nam później nadawały. Jeden jest, dobra. Drugi mamy, od dołu, pyk, chodź, to dawaj ręce w cynę. Drugi, teraz żółty, biały, chociaż nie wiem po co na chwilę obecną, ale już niech będzie zaprawiony, żeby go coś nie ominęło. Czekajcie, pyk, czarny, dobra, mamy to zaprawione. Jedziemy, ściągamy po kolei te gówno. Będzie potrzebna, czy nie będzie? Nie będzie, ale dobra. Czyli tak. Żółty zjazd z parkietu. Musiało spać, niech spada. Tylko naciągnąć tak, żeby się ładnie złapał na żółty. Dobra, mamy. Patrz, tak, jesteś potrzebna, cyna. Nie mogę cię wyrzucić. Dobra. Tu jest nasza masa. To jest ta grubsza jedna, pierw ją przylutujemy, a później będziemy się bawili. Zobaczymy, czy w schemacie coś znajdziemy innego. O ile go znajdę. Dobra. Ładnie. Jakieś resztki nie mogą być. Czarne. Czarne oczy. Są się czarne oczy. Ich nie przeoczy. Czy to tam było? Jakoś tak to leciało. Czarny i brązowy, dobra. Żeby nas nie ugotowało coś, po kolei przeładnie dołożyć. Dawaj. Czarny jest ładnie. Brąz, muszę jeszcze tutaj wyeliminować cokolwiek. I teraz to sobie... O, nie jest źle. Dobra. Dodamy cynę. To by było mniej więcej. Ten przewód na razie wycofam. Został nam biały i ten, ale dziwne, że one są właśnie niepodłączane. Teraz tu będziemy wiedzieli. Spokojnie. Często jest tak, że jest za dużo po prostu przewodów. Taki kabel pasował nam. Dostali taki w dobrej cenie. Od producenta. Tak powinien być. Dobra, ładnie jest. Żeby nie było, tak jest przygotowane na chwilę obecną. Zaraz może się to zmienić. Dobra, pauzuję, muszę sobie sprawdzić schemat. Więc tak, sprawdziłem sobie według schematu. Ten biały kabelek nie jest podłączony. Ten masowy, jeden jeszcze, jest podłączony do pinu 5, więc on musi być podłączony na minus, bo 5 pin jest masą
albo ekranem można nazwać też. Tylko że tutaj nie mamy żadnego ekranu, jak widać, więc zrobimy to po turecku, tak jak oni zrobili, podłączymy się pod minus na płytce. Sprawdziłem już bez tego przewodu nawet, bez tej masy całej, bez ekranu, też to funkcjonuje, ale tak zrobimy, żeby było jak ma być. Czyli tak, tu puścimy nad tym. Muszę się przyjrzeć, żeby nie zrobić teraz jakiegoś głupawego ruchu, bo w tym momencie tu musimy teraz uważać na to, żeby nam nasze ekrany się nie połączyły. Dobra, to jest gites majonez. Biały kabelek, niestety, nie jest nigdzie podłączany. Można sobie go wsadzić. No, gdzie się chce. Słuchajcie, dobra, ja te przewody już będę tutaj zaraz to zaklejał wszystko. Teraz tak, no biały przewód. Co mam z tobą zrobić? Nie jesteś podłączony nigdzie. Tu cię wrzucę, żebyś nie dokuczał. Wiesz co? Tak, żebyś nie dokuczał. Obcinać też go nie będę. Niech on tutaj sobie zostanie. O. Tak, żeby nie zakłócał. Będzie wzmacniał też. Po prostu będzie wzmacniał całą konstrukcję tą przewodu tutaj razem z tymi nylonowymi sznureczkami. No, jest ładnie, zobaczcie. Tak jak teraz będę to zaklejał, zalewał. Czyli tak jak mówiłem, ten jeden ekran był na piąty pin jednak podłączony. Drugi jest podłączony tutaj do minusa, więc połączyłem je razem. Przed zaklejaniem jeszcze taki szybki test. No wiadomo, że działa. Dobra, ja wyłączam, odłączamy sprzęcior i tego, i no co, zaklejamy. Kabelek aż mi się biały rusza. Zaklejamy to, tylko teraz tak, ja wam powiem, co ja bym tu zrobił. Ja bym to, przez to, że tak jest, nie, jest ok, to tak zalejemy normalnie tutaj klejem, że będzie trzymało jak należy. Tylko teraz jeszcze raz, żeby nie dać gafy. Musimy się teraz tutaj wkleić. To nas interesuje, dobra. Tutaj mogę się wkleić tak jak było na Poxipol, ale ja wiem. Tu później na ciepło, bo zagrzewam. Czy na ten Poxipol tu wkleiać? Nie, tu się dokleimy. Jednak inaczej. Tu się dokleję cyanofanem, bo tam jest Poxipol, on tak średnio będzie się łapał. Odbity. Po prostu nie wyciśnie się, będzie nam się to podwyższało cały czas. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to trzymało się jak należy. A później na ciepło przecież i tak będziemy zalewać. Także tutaj się nic nam nie ukara. Więcej nawet tego nam trochę niech tutaj złapie po bokach, nam się wyciśnie. Teraz tak, dobra. Tak jak teraz, niech to złapie. Konkretnie. Dobra, tu się nie muszę już podniecać, tu już jest ok. Tam jest, to złapie. Jeszcze bym wlał, bo później na ciepło będę to robił. Niech tam się pozalewa ten cyanofan. Tak. Dobra, naokoło jest ładnie. Dobra, zostawiam. Zaklejamy teraz. Tak jak mówiłem, na ciepło. Chodzi ta kamera? Chodzi, czy nie?
Chodzi, ma chodzić, no. Wiecie co? Tak, mimo wszystko wolałbym ten zrobić tym. Muszę się upewnić. Jeszcze inaczej, ja już tutaj po prostu będę dokręcał, dlatego że tamto mi się później usztywni. Chodź tu, gumko, gdzie jesteś? Tutaj nam wpadłaś. Chodź tutaj. Ale złośliwa. Patrz. I co ty robisz? Nie chcesz wyjść? Na pewno? Serio? Już wyszłaś? Co się stało? Miałaś nie wchodzić. Ja pierdzielę. Przez takie właśnie rzeczy człowiek sam do siebie zaczyna gadać, bo jak się takie gówna dzieją. Czekajcie, tak, tego nie zostawimy. Chodź tu, majzo. Tyk, trochę jeszcze wyczyścimy. Jak już tego, to muszę wyczyścić tą końcówkę, jak już zakręcam i tak, tam błoto będzie w przyszłości, ale dla mojego lepszego samopoczucia ma być to w chwili obecnej czyste. Dobra, jest wyczyszczone. Wjeżdżamy do góry. Ciekawe. No właśnie, żeby ten kabel nas tutaj nie ukarał. Później, dlatego chciałem teraz właśnie dokręcić, zanim będziemy wklejać. Bo później jak zacznę kombinować. O, widzicie, on się tutaj nam razem z tym odkręca. Tyk. Lepiej teraz ukarać niż później. Czyli nasza nakrętka. Dobra. Coś tu. Tu jest gwint. Tak, dokładnie. Będziemy musieli to zrobić tak jak wcześniej było. Widzicie? To wcisnąć. Tak. Po zalaniu poxipolem. Nie ma innej opcji, żeby to ścisnęło dobrze. To ten gwint nie będzie trzymał. Widzicie? Nawet przy dokręcaniu tej śmiesznej odgięci już nam się kara zrobiła, ale to jest nie problem żaden. Bo my to zaraz ogarniemy, spokojnie. Ale zobaczcie, jak się posypało nam wszystko, choć tu tak jest. Dobra, pyk. Rozrobimy sobie trochę oxypolu. I będzie beauty fruity. A to dobrze, nie ma co. Tyle tam, żeby gwint wleciał, kabel. Czyli to całe na ciepło musi być jednak tak zrobione. Jeszcze troszeczkę tam. Taka, widzicie, głupawa niby. Prosta sprawa. A już kary się robią. Spokojnie, wyjdziemy z tego jak należy. Lepiej niż było. Użyjemy jakiś nożyk może. Tępy? Który to jest? Ten jest taki. Tu świetlika prawie. Więc przyda się do rozrabiania. Fajnie, co? Fajnie. Pokarało. Dobra. Nie, to jest dobrze, nie, wszystko jak należy. To było potrzebne wszystko. Ale gwint tam jest, no to... Nie wiem, dlaczego tu się to obkręciło.
A wchodzisz ten grób. No to taki kurde gwint. Jednak ta uszczelka za słaba była tam. Coś zostało, ale nie do końca tak jakbyśmy chcieli. My sobie tutaj zrobimy nowy gwint. Ta część, tak żeby nie było, to ona tak naprawdę tutaj powinna tworzyć jedną całość. I tak tutaj ten plastik, no też będziemy musieli doklejać, więc idealnie się wszystko złożyło. Na początku już się zastanawiałem, czy na epoxypol tego nie przykleić, ale spróbowałem, już wiem, że gówno trzeba było od razu pociągnąć i wtedy na pewno by się to tam trzymało. Dobra. Wszystko fajnie. Ja sobie muszę teraz tu przytrzymać tylko. Jeszcze właśnie wypracować ten ruch, żeby nie było tej zwory zasranej. Chodź tu. Nie mogą być te kable obrócone teraz tak, bo to kręciłem i się okaże zaraz, że sobie pokręciłem. Chodź. Fajnie, też się lubię, że tak fajnie się kleisz, ale zawsze musi być tak, jakbyście tego wszyscy chcieli, ale teraz będzie ładnie. Czy chciał, czy nie chciał? Śmiesznie, bo przecież ten przewód zakręcił się nad tym dziwnie jakoś. Nie wiem, jak to się kurde zrobiło. Kręciłem nad tymi przewodami. Nie chcę tu czegoś spierdzielić. Jak to się zrobiło, że nie, no te powinny być żółty z tej strony wychodzi. Teraz jest dobrze, dobra. Teraz jest dobrze. To się wkręciło. Ty, nawet tu się wkręciło i się ładnie trzyma. Dobrze jest. Jeszcze na ten stary gwint wlazło rozpierdzielony i żółty nam wyszedł z powrotem, ładnie. Muszę pilnować, żeby to biały robi karę, bo biały nie powinien w ogóle. On nie jest nigdzie podłączony, a on tutaj się wkręcił. Wkręciłeś się, jak cię nikt nie prosił, gościu. Biały nam się tu wkręcił po prostu. Nie wiem dlaczego tak. Chodź tu. Łajzo. Wyjmiemy cię, nie? Miałeś tam z tamtej strony być. No i teraz się wszystko zgadza. Ja pierdzielę. Biały nas ukarał jeszcze. Co tam, nie? Czekajcie, muszę to poczyszczać. Musi być czyściutko. Dobra, teraz by było beauty. Czyli tak, tutaj.
pod brązowym pójdzie. Kranie zasłany, bo jest z czarnym i z... No, teraz dopiero... Ja pierdziele, jak się nakręcił biedak. Niepotrzebnej roboty narobiłeś. Jeszcze tu nakręcał, kurde, kozłów. Dobra, ten jest tutaj, ten jest... Teraz jest ok, czarny jest tu z tym. Te linki się poplątały też, nie? I to z tym klejem, ale dobra, to będziemy mocniej trzymać. Tylko teraz tak, żółty sobie puścimy z tej. Tak jak było, wracamy do powrotnej przez głupi ten, że się ukręcił. Trochę roboty się więcej narobiło, ale nie możemy pozwolić na to, żeby nas takie coś wytrąciło z równowagi. Ta-dam. Podłączamy się ekranem. Tym bardziej tutaj. Ja się nagrzeję, lutownica. No, mamy czyściutko znowu przewody puszczone. Na tym mi zależało, żeby nie było żadnych tutaj niespodzianek. Zawsze tak się robi, to coś się wydarzy. Brzydko wyglądasz, choć to do zdjęcia będziesz lepiej wyglądać. Tak, papiery. Jeszcze tutaj zrobimy swoją tą. No, tutaj poszlifujemy później, jak nam się to ładnie już dosknie. Ta odgienka będzie trzymała, to nam na pewno nie pęknie. Tutaj sobie wyprowadzimy, będzie ładnie. Dobra, na razie o tak jest, jak jest. Tak jest lepiej niż było. Dobra, tu odkładamy, pęce tam odkładamy. Tutaj zobaczcie jeszcze raz, jak kabelki były, przewody. Tak są dalej. Te dwie masy są złączone. Zalewamy to. To do świetnika idzie. Jeszcze przed zalaniem miernik uruchomię na chwilę. Włącz. Niech pokażę te leprawdy pyk. Dobra. Żebyśmy nie mieli żadnej zwory. Chodzi mi głównie o te przewody. Nie ma zwory w ten czas. Beauty schodzi. Jeszcze coś sprawdzę. Tak. Tu mowy. I... Dobra. Beauty. Na pewno teraz.
Czyli co, zalewamy to klejem. Na gorąco. Nie biało, żeby nas nie pokarał, tylko ciągle coś tutaj. On tutaj widzę najwięcej chce złośliwiec udowodnić. Właśnie wbije tu gdzieś i będziesz. Tam go wkleję, ten klej, bo to. Coś mu tu. Ciągle coś próbuje wydziwić na to. No dobra, już nie wyjdzie. Miał pomagać jako wzmocnienie, a karę nam tu robi. Więc to. Dobra, zalewamy to klejosem. Powinno być biotu wszystko. Wróć. Maska w ruch, bo cewki cewkami, ale zdrowie jest jedno. No, chwila prawdy, zaraz będzie, jak to wyschnie. Zrobimy ładne licą.
Tyle. Dobra. Na razie pauzuję znowu, bo tutaj nic ciekawego się nie wydarzy. Naprawa zakończona pomyślnie. Teraz mały test szybki. Tu podłączone mam wszystko wiadomo, tak? Także gra i bucz. Jeszcze damy na maksa, ale ciężko będzie tutaj. O, nawet się wyciszyło. Ciężko bez ustawienia gruntu, a do czego tu grunt ustawić w ogóle? Już jest ładnie. Nie mogę się ruszać, bo tu mam kable, wszystko nastawić. No, jest ok. Dobra. Wyłączamy, pokażę wam jak zostało to porobione, tutaj ładnie wykończone. Tak jak mówiłem, tam zalałem wszystko tym czarnym klejem. Jest Beauty Fruity, fabryka. Tutaj się nie ma szans nic połamać, wyłamać. Więc z tej strony tak samo jest ładnie zrobione, wylicowane. Także nawet jak spojrzycie, to jest ładnie. Pyk. Gra i bucz. Jak coś tam byście chcieli naprawiać, zapraszam. Telefon jest w opisie. Pozdrawiam, trzymajcie się miłego.